Witajcie moi drodzy z tej strony Kina. Witam was w kolejnym odcinku z Horizon Zero Dawn. Okej, okay, ostatnio zaczęliśmy uciekać i chcą, że tak powiem, budować napięcie, żeby ucieczka była w tym odcinku, a to kurde film pierdygnęli. Ale tak skacz. Myślę, że ona trochę gorzej, bo jest trochę cięższy i myślę, że ciężej musi się utrzymać, ale... A, no to niech się jeszcze potrzyma mnie na jednej randze. Wypas. Miał przy sobie tak przy pasku jedną jedyną. Ja pierdziele, nie wierzę w to. Nie wierzę w to, co tutaj właśnie ma miejsce. Jak? Jak? Po prostu nie. Ja nie mam pytań. No elo. No co tam? Nie rób z taniego filmu akcji, jeśli mam być szczera. Ale okej. Okay. Góra przestała dymić. Urhea odeszła. Ale co z Saya? Powiedziała, że przenosi się do centrum pomocniczego. Chodzi o kryjówkę Urhei na końcu ścieżki szamanów. Mam nadzieję, że gdzieś tam mam ognisko, a nie będę musiał jeszcze z tym leść. Zatem spotkamy się tam, by poznać koniec pieśni mojej siostry. No, myślę, że jestem ciekawa, co oni tam powiedzą. Dobra, na niebie ogólnie widzę ciszę i spokój. Mamy tutaj ognisko. To robimy szybką podróż i myślę, że nie będzie dla was zaskoczeniem, że ja dzisiaj nagrywam czwarty odcinek z rzędu. Taką miałam ochotę na Horizona i coś, co mnie zadziwia, że to jest pierwsze ognisko, które spotykam od 4 odcinków. W sensie, że przejście całego kotła i tak dalej nie miało ani jednego miejsca, gdzie moglibyśmy sami zapisać grę. W sensie ta kuźnia cała, to górze ustrojstwa. No dobra, jestem ciekawa, co nam się tutaj wydarzy dalej. I
Zobaczymy, co nam tu twórcy przygotowali. I powiem wam szczerze, pomimo tego, że narzekam na rodzeństwo, bo nie ukrywam, że narzekałam na nich. I byli troszkę takimi przydupasami z serii tych, których się nie wspomina jakoś super. To mimo wszystko, no bo wiecie, czekajcie, ja sobie zrobię ręczny zapis, tak na wszelki wypadek. Może być tutaj. W ogóle to czekajcie, ja sobie zobaczę jeszcze jedną rzecz. Nie, okej, wszystko jest dobrze. Bo tak sobie skojarzyłam, że przecież z jednym odcinkiem Horizona tak miałam, że się niby nagrywał, ale się nie nagrał. I jak sobie pomyślałam, że jakby mi się teraz te cztery odcinki nie nagrały, to mi się lekko zirytowało, ale wszystko jest dobrze. Czy w końcu to no nieważne. Banukowie mogą dać za niebieskierki dobrą cenę. W każdym bądź razie... Tudzież w każdym razie... Jestem ciekawa, jak to... Jak to wszystko się tutaj potoczy, bo jak mówię, rodzeństwo wkurzające było, natomiast... sam fakt, że to wszystko wyglądało tak. Co się podobało mi się to, co. Co gdzieś tam dostałam. Każdą z nich, ale jest jedna, której koniecznie powinieneś wysłuchać od razu. Zapisałam ją 4 lata temu, tuż po tym, jak powiedziałam jej, że nie potrafię się już bronić przed atakami demona. Rozmawiam o tym z moim bratem. Paratak jest silny. W bitwie pod zamrożonymi duchami oberwał 3 razy od karcza, ale wrócił do obozu, niosąc rannego ducha. Byłam taka szczęśliwa, że go widzę. I taka dumna. Widzisz więc, jeśli tylko można coś zrobić, on zrobi to bez wahania. Aloy przyszła. Na razie wystarczy. To jest fajna scena, w sensie z takich bardzo życiowych pod względem tego, że często... Gdy znów zapragniesz usłyszeć jej głos. Zbliż się, Aloy. Musimy omówić wiele spraw. Z serii tego, że właśnie... To są rzeczy, których zazwyczaj nie mówimy bliskim nam osobom, a powinniśmy. Myślę, że Arataka będzie lepiej teraz zostawić samego. Witaj, Aloy. Zapoznałam się z wydarzeniami w głównym obiekcie zapory. Dzięki twoim wysiłkom i oczywiście dzięki Urei, Hefajstos przestał mnie kontrolować. Czuję głęboki smutek w związku ze śmiercią Urei. Myślałam, że różne uczucia są mi znane, ale to coś nowego. Sajania, nie wiem, co powiedzieć. Nie sądzę, by jakakolwiek pociecha mogła zadziałać, Aloy. Ale uspokaja mnie twoja obecność. Jesteś komputerem. Jesteś inna niż Banukowie. Dysponujesz znajomością technologii i masz działającego fokusa. Owszem. Możemy porozumiewać się na bardziej zaawansowanym poziomie. Może nawet jak koleżanki. Pozdrawiam Claudii Clary. Skojarzyło mi się. Muszę już iść. Aloy, jest jeszcze jedna rzecz. Jak ktoś twierdzi, że może być moją koleżanką, to tak wróci do mnie i przewiduje, że przyprowadzi innych banuków. Nie pragnę burzyć ich światopoglądu. Ich duchowości. Z uwagi na moją niepewność, pominęłam dużą część moich rozmów z Ureą. Pytasz, czy powinnaś im skłamać? Zasadniczo, tak. Zmierzam umysłem. Byłaś ostrożna z Ureą. Musiałaś być. Nie wiedziałaś, co się stało ze światem. Więc... Rób, co uważasz za słuszne. Aż zerwiesz z plemiennymi przesądami. Skoro Banukowie wierzą, że jestem istotą nadprzyrodzoną, nie mogę przewidzieć ich reakcji. Więc odpowiedz na pytania najlepiej, jak możesz.
prawda wyjdzie na jaw. Rozumiem. Posłucham twojej rady. Czy wrócisz tu i opowiesz o swoich doświadczeniach w nowym świecie? Być może pomogę ci go lepiej zrozumieć. Chciałabym, Sayon. Wrócę, jak będę mogła. Powinnam sprawdzić, jak Aratak sobie radzi. Okej, zobaczmy, co on teraz powie Aratak. Gdzie on wylazł w tym czasie? Magiczny Aratak i jego dzida. Mój wodzu. Wystarczy Aloy. Jak uważasz? Zastanawiam Mogę się... Mogę ci oddać dowództwo? Czy gdybym nie poszła, Urea, mimo to... Gdybyś nie poszła, powiódłbym mój werak na pewną śmierć. Urea byłaby sama. A pani, dla której poświęciła swoje życie, przepadłaby. Tak czy siak, nie potrafiłbym jej ochronić. Dzięki niej zniszczyliśmy kocioł, wypędziliśmy demona i ocaliliśmy panią. Rozumiała, co było konieczne. Tak, a ja jej nie słuchałem. To nie tak. Dobry wódz zawsze powinien słuchać rad swojego szamana. A ja ją odrzuciłem. Odrzuciłem własną siostrę. Byłem głupcem. A ona miała rację. No, ja zawsze do tego przyznałem. Kocioł płakuje jej śmierć. W końcu dowiedziałem się, kim naprawdę była. I czemu pani była dla niej tak ważna. Od dawna powtarzała mi... Gdybyś tylko to usłyszał, bracie. Teraz już rozumiem. Ale to nie wszystko, prawda? Nie mogę zostać, Arataku. A tam, dokąd idę, Werak nie podąży. Poza tym miał już przede mną wodza. Silnego, moim zdaniem. I mądrzejszego, jak na obraną drogę. Demona już nie ma. Ale przed nami jeszcze wiele pracy. W sensie te nowe jednostki, które według Sayon uciekły z kotła. Tak, ogniste pazury. Naltuk śledził je od pieśni Kresu. W tym mogę pomóc. W to nie wątpię. Właściwie jesteś panukiem. Zdaje się, że czas spędzony wśród banuków nie poszedł na marne. Zapora, Sayon, Hephaistos. To bardzo... interesujące. Więc ten sam sygnał obudził Hadesa i Hephaistosa. Spuścił ich ze smyczy. Jako wolne umysły. Na to wygląda. Części Gai, obdarzona życiem wynaturzonym, przekształcona ze spokojnych funkcji podrzędnych. Zbuntowane inteligencje wykraczające poza nasze pojmowanie. Przynajmniej aktualne pojmowanie. Dobra, tego nic z tą będą gadać, to ja sobie w tym czasie zdobędę skilla i się... Tu nie mam ogniska. Tu też nie mam ogniska. Też nie mam ogniska. Się nie wyrażę, ale mi się... Czemu? Czymkolwiek są, wciąż istnieją. I obaj chcą cię zabić. Ze wzajemnością, że tak powiem. Hephaistos nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Jest potężny, pomysłowy i obsesyjny. Nie przestanie budować łowców zabójców. Co oznacza, że pewnego dnia będziemy musieli go powstrzymać. My? Ten, kto dotrze do niego pierwszy. Teraz to nie nasze zmartwienie. Na razie musisz zająć się zaćmieniem. Żegnaj, Aloy. Nie to, to. Zobaczymy, jak nam z tym pójdzie. Słuchajcie, jeżeli nam będzie szło wolno, no to może to rozbijemy na
na więcej odcinków. Natomiast nie wiem, czy nie jest to w jakiś sposób koniec tego DLC, ale to myślę, że sobie po prostu sprawdzimy. W ostateczności, nie wiem, jeżeli nam będzie szło wolno, to zabijemy sobie jednego, a pozostałe zostawimy na kolejny odcinek. Podoba mi się to, że słyszałam tam coś dużego, ale... Ognisty pazur. Jest jakoś tak bliżej. Szat, za dużo to mi to nie robi. Więcej przylazło, naprawdę bardzo pocieszające. Zastanawiam się, czy tego z domu was nie mogę. Już samym tym ustrojstwem mam problem. Thank you.
Także tą prawdę będziemy musieli rozbić na parę odcinków. Nie stracił połowy. A ich tu przyszło dwóch. Dobra, słuchajcie, ja myślę, że to, że powiem, w tym momencie troszkę się mija z celem, bo ja stracę całe życie, jakie mam. Ja już ściągnęłam, myślę, że maksymalnie połowę życia. Słuchajcie, jako że nie wiem, czy jest to, że tak powiem, koniec tego DLC, w sensie, że to zabicie jest jakby dodatkowe, to już wam zrobię moje podsumowanie. A jeśli się okaże, że coś jest jeszcze po zabiciu, to oczywiście sobie rozegramy to dalej. Natomiast na ten moment mogę wam powiedzieć tak, DLC jest fajne, rodzeństwo jest wkurzające, natomiast cała historia wypada całkiem nieźle. Natomiast zabicie tego pazura to jest jakiś... mam pewne wątpliwości, więc się nie wyrażę. Czekam na wasze opinie a propos DLC. Zobaczymy co dalej, czy się jeszcze w Horizonie spotkamy, czy też już nie. Czy sobie po prostu to skończymy na live'ach, to wtedy, że tak powiem, na live'ach będziemy je pokonywać i zobaczymy co dalej. Natomiast ogólnie mam nadzieję, że seria wam się podobała i standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mniej widziane. Pozdrawiam was, kino, trzymajcie się i cześć!